No poka to pire ziemniaczane. Co żeś zrobił? Tak widelcem ciapnij w to. Poczekaj. No za dużo masła dałem. Dlaczego nóżkę? A co, nie chcesz nóżki? Ale nóżka miała iść na risotto. Serio? No, a ty też chcesz jeść nóżkę? Nie, jedna została. Chcesz więcej sałatki? Chcesz marchewki? No. Jak ci zostało, to zjem. Możesz mi dołożyć marcheweczki. Jep. Dzięki. Jemu się nie chciało ubijać ziemniaków, więc wziął mikser i je zmiksował. No? Ale zajebiście są tam, te pyry. To nie jest za dużo masła. Ale za dużo tej, no masło, tak. Masło, masło. Te ziemniaki mają konsystencję ciepłych lodów. Ale coś jest nie tak, kurwa, no za dużo wjebałem. Za dużo, za dużo. Jesteś pewien, że jest to kwestia masła? No, czego? Może sposobu ubijania ziemniaków? No, blenderem. No, ale to nie ma grudek, tak? Bezgródkowe to są pyrki. Mogłem po prostu krócej blendować, nie? No. Ale one się zmiotły. Rozgotowane to przez to. Chcesz spróbować ten? Co? Zrób widzą ten, content. Chcesz tu mogu. Nie chcę tego, kurwa. Powiedzieli, że to smakuje jak szampon. No spróbuj. Nie chcę. Aha. Nawet nie chcesz mi dać trochę tej... jak to się nazywa? Emocji. Contentu. Ale kurwa, jakbyś się... To pachnie jak serio, szampony. Zlepka szamponów. A to, moi drodzy, jest kurczaczek, którego ja upiekłam. Ze skórką, taki pyszny tutaj. Marynowałam go wczoraj. W czosnku i przyprawach. Nie, mięska też przez blender nie przepuszczałam akurat. Tylko ziemniaczki tam trafiły, niestety. Ale kurwa, niech se robią jaja, a niech spróbują. Smaku są zajebiste. Zajebiste, Remo. Zajebiste ziemniaczki. Kurwa, to